Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj będzie troszkę inaczej, jak widzicie. A mianowicie, dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was odcinek z The Sims 3. Jako, że powiem Wam tak szczerze, że jest to kompletnie nowa gra dla mnie, bo ja już nie wiem nawet ile lat nie, nie, nie grałam w, w Trójkę, ale od kiedy były te odkąd zorientowałam się, że są te promocje takie na Steamie, to powiem Wam, że cała kolekcja chyba do 5 stycznia wszystkich dodatków była za jakieś dwie stówy. Z hakiem. Mm, ale no normalnie to po prostu to była tak niewiarygodna promocja, pamiętam, że ja po prostu miałam szczękę do ziemi. Jak, jak to przeczytałam, plus podstawa była za... E, chyba 30 zł, z tego co pamiętam, to było, to było właśnie tak, co z okazji świąt i, i Nowego Roku były takie niewiarygodne wręcz promocje. Mm. No i kurczę, no nie mogłam się oprzeć, nie, no bo wszystkie, wszystkie po prostu dodatki, wszystkie akcesoria, wszy, wszystko co wyszło do Sims 3. E, ja szczerze powiedziawszy, nie, to znaczy ja grałam, ja grałam, nie mogę powiedzieć, że nie grałam w trójkę, e, jak ona wychodziła tak? No to było nie wiem, z 10 lat temu. Nie wiem, kiedy trójka wyszła. Może coś tak być, coś, coś koło tego. E, więc ja parę dodatków na pewno miałam. Miałam syrenę, chyba zwierzaki, na pewno miałam e, pory roku, coś tam jeszcze miałam, nie pamiętam. E, ja to miałam zawsze na płytach e, w wersji pudełkowej. No niestety, nie wiem, gdzieś przy przeprowadzkach jakieś te płyty mi wcięło gdzieś, nie wiem, przepiłam je gdzieś, nie, nie mam pojęcia. Dlatego też, no kurczę, na tym Steamie to mi zrobili dzień po prostu, no, no, no nie, nie, niewiarygodnie wręcz. No i kurczę, się tutaj namordowałam z tym budowaniem Boże święty. Czy naprawdę. Ja, ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że minęło tyle lat od trójki, tak mi się wydawało, że ta gra tak zamula, ale wiecie co, jak oglądałam jakieś tam filmy u Łoskiczu u i innych, innych youtuberów, i, i tą trójkę to. Nawet sprzed wielu lat, tak? Z 2017 16 coś takiego, to wszystkim ta trójka tak zamulała, wszystkim. To znaczy, sama rozgrywka, to jeszcze tam półbidy, ale, ale kas jeszcze w miarę, ale tryby budowania to jest koszmar. O, to był koszmar, po prostu zbudować ten, ten dom. To znaczy, ja tutaj domek pobrałam no z jakiejś strony, chciałam powiedzieć z galerii. Nie pobrałam go z galerii, pobrałam go z jakiejś strony, z TSR, z jakiejś tam stronek, co gdzieś tam znalazłam, bo ja nie znam aż takich źródeł z, z trójki. Hmm. Jakieś paczki modów pobierałam, bo tam ludzie udostępniali, no coś takiego, coś tam kombinowałam, ile wlezie, nawet nie wiem za bardzo co mam. Na szczęście te mody z Sims 3 są dość lekkie i, i, i nie zajmują aż tyle miejsca. Bo mam tego naprawdę sporo, a mam może tam jeden y, gigabajt y, dopiero za, y, wykorzystany na to. O, także, także tak. Y, jak widzicie, tutaj mamy naszą simaczkę, która też oczywiście składa się przede wszystkim z modów i jest to Sadie, nazywa się Sadie Price. Tak i postanowiłam, że z nią będę sobie tutaj przypominać tą trojeczkę. Y że pójdziemy na jakieś studia na no, zwierzaki, to jest po prostu konieczność. Yy, zaraz Wam ją pokażę w kasie, chociaż boję się tam wchodzić, bo, bo to po prostu... Nie wiem właśnie, czy tam wchodzić, czy jej nie pokazać tak, tak, wiecie, o. Oj, na pępek tutaj najechałam. Yy, no tak wygląda, tak wygląda w pierwszym stroju. Zaraz i tutaj mogę włączyć. Yy, Momencik. Yy, nie, bo ona zaraz nie gdzieś pójdzie. To pokaż jeszcze na co dzień jeden. Na co dzień dwa, a resztę strojów to przy okazji jakoś. O, pokaż się. Jedno. O, tak, gorąco jest, bo jest upał. I ustawiłam tutaj, że 15 dni jest yy, każda pora roku. Ustawiłam życie na epickie, bo no, nie, nie robię tu żadnego wyzwania, nie nic takiego. Też tutaj nie patrzcie na, na te pieniądze, bo może to zmniejszę. Może nie, bo po prostu potrzebowałam do, do budowy. Nie jest to rozgrywka, że zaczynam od zera, tak? No to po prostu, po prostu żyję sobie tutaj. Ona, o taka, takie ma fajne e, włosy, takie trochę e, szaro, szaro blond, ale ma takie e, fajne pasemka, takie trochę sprane niebieskie. Podobało mi się takie coś. Ym, no i też ma przy różnych strajach różne fryzury. I to jest jej jeden strój na. E, jeden z trzech. Jeden z trzech. A to jest jeszcze taki tak, gorąco ci jest, wiem no dobrze, dobrze, no niestety tutaj nie ma stroju na gorącą pogodę także nic ci nie zrobię, możesz sobie w stroju kąpielowym polatać o, takie mam, spodnie, taką bluzkę yy, konwersy jakieś takie no tutaj mam mishmash, jeśli chodzi o te, o te mody tu pobrałam takiego fajnego yy, volkswagena beetle te, tego żuczka takiego on jest z modów, on działa i zmieniłam mu kolor na taki fajny miętowy bo tak jakoś mi do niej dopasowało. Ona sobie mieszka w Apaloza Plains. Pobrałam te parcele też z jakiejś strony. Domek już stał. Tutaj była taka ala obora, coś takiego czy stodoła, ale no nie było tam tej zagrody dla koni, tylko to było jako garaż, coś takiego. Coś takiego było. No tutaj trochę pozmieniłam zdecydowanie, bo usunęłam właśnie tą ala obora i tutaj dałam taki mały, zrobię wam Tur, tutaj wycieczkę po naszej parceli. Zrobiłam tutaj taką zagrodę, właśnie dla koni. Wstaw konia. Nie mamy konia, ale może dzisiaj się dorobimy. Chciałabym zaadoptować jakieś zwierzę. Eee, taki pogadankowy ten odcinek, ale kurczę. Ja, ja wiem, że ludzie też lubią tą trójkę. No, nie, nie wiem jak wy, ale wydaje mi się, że ludzie lubią trójkę, dalej w nią grają. Ten ogródek już tutaj był. Tu dałam budę, bo chciałabym mieć. Na pewno kota, psa i konia, to, to, jest, to jest podstawa. Tu jakiś taki zlew, pranie się suszy, kurniczek oczywiście mamy. I dałam ten taki fajny domek dla kota, bo mam nadzieję, że on tu przejdzie przez te drzewka. Ten stawik już był. No i co, tutaj mamy właśnie ten samochód. Mała jest ta parcela, to, to jest takie małe, małe miejsce. Ale ta paluza plains tak mi bardzo pasuje tutaj. Bardzo bardzo lubię. Bardzo mi się tutaj dobrze gra. Pobrałam parę nowych światów niezaludnionych. Będę musiała zobaczyć sobie, bo tam jest jakieś miasto w górach, coś takiego Salmon Lake, coś takiego. Jest parę takich fajnych światów z modów właśnie. Powiem Wam, że jeśli chodzi o domek, na górze jeszcze nic nie ma, ale dobrze, że jest ta góra, bo gdzieś tu upchnę schody, może, któregoś dnia, jak nie wiem, będzie miała dziecko, czy coś tutaj widzę, że się ten dach się chyba tutaj stracił. Tak, stracił się dach. Ale to, nie będę grała z dachem, to później to naprawię sama. Natomiast jeśli chodzi tutaj o środek, No to ja też całkowicie to zmieniłam, bo tu no, sama go urządzałam. Sama malowałam te ściany i sama go urządzałam. Tu jest taki mini salonik. O. Yy, fajny jest ten telewizor, super, taki, taki stary. Yy, jest taka kuchnia, wszystko w takim stylu, właśnie yy, wiejskim takim rustykalnym wiejskim. Ona sobie tutaj coś robiła. No w sumie to możesz, a nie, poczekaj, tylko tu i dalej, bo Ty chyba jesteś głodna. Poczekajcie. Ja będę strasznie zamulać, lamieć tutaj, w tej trójce, bo powiem Wam, że to jest dla mnie w sumie nowa gra. No ja tak dawno nie grałam w to. Uwielbiam ten ekspresik, to są tak cudowne po prostu. <laughs> tak, są cudowne napoje tutaj, że sama bym chciała. Tutaj jest sypialnia. Taka, o. Może tutaj później poszukam jakiś poduszek, żeby tak jakoś tak fajnie to wyglądało jeszcze. Yy, mamy też parę takich łóżeczek dla kota, dla psa, to jakieś poduszki tutaj, yy, te miseczki też są i yy, yy, pudełko z zabawkami. No niestety gra się trochę przecina, no to to jest dość powszechne, nic tu nie, nie wymyślę. I łazienka, też mi się całkiem podoba. Yy, nie mamy suszarki, no bo mamy ten sznurek yy, do wieszenia prania. Wanna. Coś tam ci nie idzie z tymi chyba... Nie wiem, co tu robisz. Naleśniki? Chyba tak, chyba naleśniki. O, no spoko. No, to fajnie. Obniżę może te ścianki. No, i tak to wygląda. Fajne jest to lustro. Mi się podoba. Chciałam właśnie, żeby ten domek był taki wiecie, wiejski. No to zjedz sobie, zjedz. U, z winogronami sobie zrobiłaś, fajnie. Idziesz na dwór? Dobra. Super. Też zapoznałam się z OBS-em. Pierwszy raz nagrywam tutaj w OBS-ie, bo ja w ogóle jestem na innym laptopie, takim starszym. Smacznego sale. Fajna mi wyszła, tak? No, dość mi się podoba nawet yy, ta simka. Yy, I co, co ja chciałam powiedzieć? A, że przeprosiłam się z OBS-em. Zapoznałam się z OBS-em, nie przeprosiłam, bo <grym> kiedyś stwierdziłam, że on jest dla mnie za trudny, a tak naprawdę obejrzałam jeden tutorial na YouTube i on wcale nie jest trudny. Przynajmniej do takich podstawowych potrzeb, nie? Dobra, posprzątaj. Dobrze, że ty masz tutaj ten zlewik, to sobie możesz tutaj, wiecie. Mm, możesz nakarmić kurczaki. Jajek nie mamy, za 5 godzin będzie. <grym> Walczysz ze złym kurczakiem Karolem? No nie, nie będziemy walczyć z kurami. Ale pogadaj sobie z kurami, może jakieś kurczaczki nam się wyklują. A jeśli chodzi jeszcze o... Czekajcie, ja się muszę tu odnaleźć, bo tu jest tak rozbudowane to menu. I te nastrojniki też mi się podobają. Wiecie, no ta grafika, no jest różnica między czwórką a trójką no zdecydowanie. Zwłaszcza jeśli chodzi o, o mody, o te i tak dalej, ale powiem wam, że i trójka, i dwójka mają dla mnie taki urok, naprawdę. No coś, coś w tym jest fajnego. A co tam się dzieje? Intensywna godzina odwiedź regionalne, końskie tereny ćwiczebne. Eee. A czekaj, jak ty się czujesz w ogóle? Można by gdzieś iść, bo ja właśnie tak chciałabym. Eee. Zobaczymy, na czym to polega, bo nie wiem. Nie wiem nic. Kiciuś jakiś tutaj jest. O, ten, ten samochodzik z lodami. Ja pamiętam, że jak byłam mała, to też posiedo jeździł taki z taką śmieszną muzyczką. Tu jest jakiś kiciuch, ale ty jesteś chyba czyjś. No, ty jesteś czyjś. A jak to się nazywasz? Minet? Ptak. No, super nazwisko. O, nazwisko dla zwierząt. Nie. Jedziesz garbusikiem? No to się przejedziemy z tobą. Przejedziesz przez pana z lodami, to oczywiście. No, tak mi się podoba tutaj, w tym Apaluza. Chciałam wy, sobie wypróbować, ale się tnie strasznie. Chciałam sobie wypróbować te nowe światy, ale tam nikogo nie ma. To tam jest kompletnie niezaludnione nie i musiałabym tam wprowadzać simów. A chciałam już nagrać odcinek, bo tak już się zbierałam i zbierałam. Pomyślałam, że. Trójka to takie fajne, coś nowego. Poczekajcie, poczekajcie, nie, moment, nie biegaj mi tu jeszcze, bo tekstury się nie wczytały. Okej, okay, tu mamy takie coś. I co tu się robi, powiedz mi, tu jest jakieś wydarzenie? Czy tu jest jakieś wydarzenie? Ona w ogóle... Yy... Dzień dobry. A co tu się robi, powiedzcie mi? Oriol, ptak. A to od ciebie jest ten kot. Możemy się zapoznać. Ale co tu się robi, powiedzcie mi? Czy ja mam tutaj coś zrobić? To się chyba nic nie odbywa, nie? Tu nie ma żadnego wydarzenia. Ale dobrze wiedzieć, że jest taka parcela, bo jak będę mieć konia, to fajnie będzie. Co to jest? Co to jest? <laughs> o, po... aha. Jezus Maria, to samochodzący parasol, no naprawdę. Tu mamy oriol, tu mamy jakąś... Boże, jak, jaka pani ma, ma poliki, kurcze, różowe takie. Taka prawdziwa, prawdziwa taka dziołcha ogorzała. Nie no, tu się chyba nic nie dzieje, wiecie? Tak mi się wydaje, że tu się nic kompletnie nie wydarza. Dobra, chodźmy do domu, chodźmy do domu, bo... A, to jest twój, to ty je byłaś z tym parasolem, kurcze. to się chyba nic nie odbywa. No to, to na razie nic tu nie zrobimy, nie? Ja w ogóle byłam z nią, grałam chyba dwa dni tylko Simowe z nią. Fajny ten garbusik jest. Pasuje do niej. Ona też jest taka delikatna pastelowa. Fajnie fajnie to wygląda. Jezu, nie przejedź kobity. Simsy 3 są śmieszne, tu jest tyle różnych fajnych interakcji, tyle się tu dzieje, są festiwale takie te, no to na pewno wiecie jak gracie, bo ja to poznaję to od, może nie od podstaw, ale no, tu się wszystko wolno wczytuje. nie od podstaw, tylko od no takiego żółtodzioba trochę, nie? A, właśnie, bo miałam pokazać wam jej aspiracje i cechy. Czy ona ma tutaj aspiracje? Tak. Pragnienie aspiracje, to jest pragnienie życiowe. Budowniczka Arki. Nie można mieć za dużo zwierząt im więcej masz zwierzaków, tym większe szczęście odczuwasz. To samo można powiedzieć także o Twoich zwierzakach. Ty i twoje zwierzaki cieszycie się, halo. Gdy inne zwierzę dołączę do Twojego rosnącego stada, to dobrze, nie będą zazdrosne o siebie. Niektórzy Simowie mogą myśleć, że to niezdrowa obsesja, ale dla ciebie wszyscy Sim czy zwierzę są częścią Twojej rosnącej rodziny. Mieć po dwa koty, psy, konie, ptaki, jaszczurki, żółwie, gryzonie, węże, motyle i żuki. No dobra, nie sądzę, że będziemy mieć to wszystko na raz, ale jeśli chodzi jeszcze o jej ulubione rzeczy, to jest wagą. Lubi muzykę country. Jej ulubiona potrawa to risotto z borowikami i turkusowy kolor. No, jeśli chodzi o cechy, to uwielbia przyrodę, niezdarna, więc będzie się tutaj potknęła się przed chwilą, więc no, to jest całkiem takie urocze. Miłośniczka zwierząt oczywiście opiekuńcza i łatwo się zachwyca. Tak, uszy czekają na pikantne ploteczki. Fajnie, dobra, dobra. Dobra, co ja tutaj bym chciała zrobić? Yy, wiecie co? Ja bym sobie. A idź wędkuj, idź wędkuj sobie. Na razie to tak będę, wiecie. Klikać tu, klikać tam. Może jakieś studia czy coś. Kurczę, tu jest tyle tego. Tym bardziej, że. Tym bardziej, że. Yy, podkładam Ci tutaj rzeczy do lodówki, bo jak z nią przegrałam tam jeden dzień, sobie raptem. To ona y, była na festiwalu takim. Y, festiwalu Lata, chyba, nie? Y, tak, będę gadać i tutaj odkładać te wszystkie rzeczy, bo w sklepie też była. O jezu, w czwórce można złapać wszystko, znaczy zaznaczyć wszystko i po prostu brzucić czy sprzedać. Ale dobra, zaraz skończę, mam nadzieję. Okej, okay, co złapałaś? Czekajcie, co złapałaś. Mm... A, żabę złapałaś. Dobra. To, to dalej. Dalej próbuj dalej. Mm... Była na festiwalu lata. Boże, dlatego mamy. Yy... I i i... Może by ją do jakiegoś terarium dać. Zobaczymy. I mamy takie zdjęcie sobie. Nie wiem, czy mi się to uda. O Jezus. Tak, to jest zdjęcie właśnie z tego festiwalu i jest zatytułowane, to ja na festiwalu o, o jakąś rybę złapałaś, dobra, fajnie e, płotka, okej, okay. może być może być, dobra mm. boże, zanim ja to wszystko odłożę to mi zajmie wieczność, to nie będę was zamęczać ale spoko mm. znowu żabę później gdzieś sobie to ogarniemy, może bym tu dała jakieś terrarium na tą żabę, czy cusik czy no, to chyba powiedziałam wszystko z takich najważniejszych rzeczy. Ja bym ci jeszcze dała, żebyś pozbierała sobie tutaj te wszystkie plony. I tutaj też zbierz i włącz oczywiście, włącz, bo jest lato, żeby ci to nie uschło. Dobra, daj już, daj już spokój z tym. No i co? Ja myślę, że dzisiaj sobie może tego konia tutaj zakupimy? Znaczy nie zakupimy, tylko adoptujemy. Ja bym chciała adoptować zwierzątkę. Zobaczymy, co mają. Śmieszne są te simy. Fajne takie. Tu się naprawdę dużo dzieje i, 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 i to jest coś takiego nowego, bo powiem wam, że czasem potrzebuję lekkiej od, odskoczni od czwórki, chociaż oczywiście czwórka uwielbia mi to. Nie będę przestawać nagrywać też odcinków z czwórki, ale no zwłaszcza dziesięciolecia, bo Mm, już jestem tak na, na granicy nowego pokolenia, że tak powiem, w dziesięcioleciach, w czwórce. No dobra, to ja myślę, że jak pozbierasz tutaj te wszystkie swoje plony, to zobaczymy, jakie są zwierzątka do adopcji. Tak mi się wydaje, że tak zrobimy. Adoptuj zwierzaka ze schroniska. Do, dobra, wiecie co, przepraszam e, troszeczkę tutaj to zajęło a gdzie ty idziesz? gdzie idziesz tutaj? aha, <laughs> ok troszeczkę to zajęło to zbieranie e, no bo oczywiście tu się coś przycięło i tak dalej, więc ja myślę, że mm, położymy ją zaraz spać, tylko ją tutaj ogarniemy, weź sobie użyj e, umyj ręce umyj zęby i się wykąp i położymy cię po prostu spać Arona, jak sobie wstaniesz, no też nie ma jeszcze żadnej pracy, ale to też oczywiście chcę zmienić. I tak przeglądałam te różne zawody i profesje i powiem wam, że bardziej mi się te profesje podobają, bo jest większe wybory i są ciekawsze. I nie wiem, może by ją na jakąś ukrytą, skamuflowaną czarodziejkę tutaj zrobić? Czy co? Da się w ogóle zrobić ze zwykłej Simki czarodzieja? Wróżkę? Na przykład? Wiedźmy? Nie wiem. Ja jestem ciekawa, bo może ona będzie taka, wiecie, wszechstronna, że będzie się łapać różnych y, tutaj y, różnych czynności i różnych zainteresowań. Myślę, że to jest całkiem spoko pomysł. Gdaczą te kury tam, kurczę. Cicho! A tutaj mogę zbierać jajka, ale. Te fajne są. Pamiętam, że jak jeszcze nie było dodatku ze zwierzakami w czwórce, to też można było pobrać taki, taki kurnik, taki właśnie z trójki. I tam normalnie można było chyba też jajka zbierać, ale. Nie mówię, że będzie to seria z tej trójki. Chyba, że będziecie chcieli, ale tak chciałam coś, coś innego nagrać z tych simsów. Dalej, żeby być w simsach, ale. Ale tak wiecie, tak trochę inaczej, o dobra i pójdziesz spać i zobaczymy się rano, jak ona się już ogarnie, wyśpi i wstanie. Dobra słuchajcie, ja ją budzę, bo ona jest strasznie, strasznie głodna. E, oczywiście na śniadanie naleśniki lub gofry, bo jeszcze nie potrafi nic innego robić, taką ma piżamkę, o. Fajnego ma takiego kokacza, i ma w ogóle nad tyłkiem taki ładny. No już ci daje, już ci daje jeść spokojnie. Ma taki fajny tatuaż, taki z kwiatem, jak kiedyś się z taką, jakby, jakby to powiedzieć, z takim. Kurczę, uciekło mi słowo, z kwiatem. Spójrz go Fres jest na śniadanie. No już, już, już nie krzycz. Fajnego ma tego koka takiego. Ona ma gęste, ładne włosy. No cześć, cześć, jak spojrzała na mnie z wyrzutem. Możemy zapuścić jakąś muzyczkę. Czemu nie? Yy, włącz. Tylko chciałam wziąć na country, bo ty lubisz country najbardziej. Poczekajcie, gdzie jest ta country? Gdzie jest country? Ale ci country, okej. Okay. A następne? O, może być takie coś, ładne. Dobra. To od razu ma fajny nastrójnik, że lubi tą muzykę. A to co jest? Brudne otoczenie. A bo ten, jest tu ten blacik. No dobra, zjesz sobie. Zjesz sobie, może napijesz się tutaj e, tego takiego fajnego jakiegoś napoju. E, Gorąca biała czekolada, bezbitej śmietany. Nie, ja bym wzięła, czekajcie. O kurczę. Um. Gorąca czekolada o smaku kremowo-bananowym z ekstra posypką waniliową. Boże święty. Dobra, dawaj te gofrze. Ja myślę, że ten napój będzie idealny pod te gofrze po prostu. Kalorie po prostu 3000 chyba. A, to już w sumie możemy chyba wyłączyć. Czy to działa tak jak normalnie w Simsach i stardiowali, że jak pada to nie muszę podlewać? Chyba, chyba tak. Myślę, że tak. No dobra. Myślę, że ty tutaj sobie upodobałaś to miejsce. Na dworze. Mimo że pada, w ogóle ci to nie przeszkadza. No dobra. Mm. Mogłabyś sprzątać po sobie kochana. Dobra, zaraz posprzątasz. Przebierz się też w ten strój na co dzień. Ten jest mój ulubiony, chyba, jak na razie. Mam tam parę ciuchów z modów, bo też pobierałam simów z internetu, żeby ich tu powprowadzać. Mam mam parę, mam paru właśnie parę dziewczynek i chłopaka fajnego. Festiwal Lata, ja przecież, właśnie. Ja byłam na tym. Nie ja byłam na tym. Czekajcie. Znaczy, nie, 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 nie czekajcie, tylko chciałam zobaczyć, gdzie to, gdzie to niby jest. Tutaj? A ja tutaj byłam. No możemy się wybrać w sumie. No to zapłać rachunki. Mówię, ja się tutaj na razie nie przyjmuję tą kasą, bo ja tutaj nie robię żadnego wyzwania ani nic. ci zniknęły. <laughs> Dobra. Posprzątaj ten talerzek poproszę mu cię bardzo. A później zaadoptujemy konia o. I taki, taki będzie plan. Plan dnia. A dzisiaj będziemy mieć pełnię. Wydaje mi się, może to jest tylko moje wrażenie, że trójka jest. Bardziej taka zróżnicowana pod względem różnych wydarzeń. Tak, takie mam wrażenie z tego, co obserwowałam, ale mówię, nie, nie grałam sama bardzo, bardzo długo i nie jestem pewna, co ty chcesz. A chcesz Egipt odwiedzić? Poznać Kujona? A bo są te takie. Yy, a to ci zaznaczę, może kiedyś odwiedzisz Egipt. Może tak być. No dobra, co my tutaj mamy? Czekajcie. E, Okej, okay. te kotki się nie zmieniły odkąd grałam tutaj sama e, te parę dni, bo widzę, że są te same. Ten Turbo mi się podoba. To jest Maine Coon. Emeryt, kurczę, to. No mogłabym, tylko <laughs> nie chcę, żeby on mi szybko umarł. Chociaż ja mam to życie pitkie to może poczekajcie. Haber jest fajny, ale jest agresywny, kurczę, jest agresywny. No właśnie. Cymoril. Mieszaniec też emeryt czy Dobra, zobaczmy te pieski. Um, są te imiona śmieszne. Dobra, a konie. Pokażcie mi koniki. Okej. Okay. Urok, emeryt, emeryt dorosły. Eldin źrebie. To może jego byśmy wzięli? Nie To jeszcze będzie taki. Też emeryt. Kurczę, czemu są same te? Znaczy ja wiem, że też szukają domu, wiadomo, ale ja bym chciała tak... Może tego Eldina sobie weźmiemy? Jestem ciekawa. No weźmiemy. Czy na pewno chcesz zaadaptować zwierzaka? Oznaczają wiele nowych obowiązków i potrzebują mnóstwa troski. No pewnie, że tak. Dobra, Eldin. Um. Wiecie co? Spodobało mi się imię tego kota. Damu Haber. Jak się walnęłam tutaj cecha, czy samocha, to powiedzcie mi, ale chyba dobrze napisałam. Dobra, będzie haber. Zwierzak haber jest czyszczony i badany, zanim przybędzie do twojego domu. Ok. Dobra, a czy ja mogę mu coś tutaj od razu przygotować, czy jeszcze nie? To przerzucaj siano. To nie wiem, czy coś w ogóle daje, tak wam powiem. Czy coś to tutaj robi w ogóle? Zaraz <laughs> zobaczymy. Czy to jest po prostu tak? Tak po prostu. <laughs> w sumie to możemy się wybrać na ten festiwal lata. Kto nam zabroni? Czekajcie, może zrobię jakieś fajne, te, fajne, fajne ujęcie. O, będzie tak. Przysianie z grabiami. Sailie z grabiami. Blondynka, blondynka z grabiami. Czekajcie, żeby to tak fajnie wyglądało. Dobrze, że ten tab działa tak samo jak w czwórce. O, Gites. Fajnie. Dobra. No, ja jestem ciekawa, jak się ten haberek tutaj pojawi. Spodobało mi się to imię i co to zrobiło. To, to, co się zrobiło w ogóle, czy, czy nie? Ja w ogóle chciałam też zobaczyć yy, o co chodzi z tymi grupami. Wiecie, poczekajcie, zapisz się na studia. Aha, bo nie mogę, dobra, nie, nie, nie chciałam na studia, tylko chciałam. Yy, nie, nie, sieci społeczne. Poczekajcie. Sprawdź grupy społeczne. I co to jest w ogóle? Grupa Społeczna Kujonów Niezrzeszona. Aha, że to można do kogoś należeć, tak? Pytaj kujonów o ich oceny. To są kujoni buntownicy i ważniacy. W sumie to żadna z tych grup jakoś do mnie nie, nie przemawia do, do końca. Ale nie wiem, czy to jest na przykład na studiach takie coś? Chyba tak, chyba tak. Bo coś tam kiedyś widziałam, że takie ikonki się pojawiały. O! Widzę, że się bawisz w tym. Ale fajnie. Ma taki turkusowy, fajny kostium kąpielowy. O! I taki ma tatuaż też, też fajny, mi się podoba. No, gdzie ten jest Haberek? Gdzie jest Haberek? Mam nadzieję, że się pojawi niedługo. A no, to w sumie tak się możesz schłodzić, nie? Bo ci było gorąco, bo jest upał. No, gdzie jest haberek? Dawać haberka, dawać kunika mi tu. No i tak jak wam mówiłam, to chciałabym poznać tych simów, co ich tu wprowadziłam, bo fajnie, fajnie się tutaj e, mi pokazali. E, nie mam na pewno wszystkich e, CC do nich, ale. Mm, 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 no i co? Halo? Gdzie jest ten kuń? Gdzie jest ten kuń? My chyba nawet jakąś marchew mamy. Tak, 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 jest, 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 gdzie jest ten, gdzie jest konik, gdzie jest konik? Jest konik, ale gdzie? Tutaj jest konik. Dobra. On wyjdzie sam? Czy, czy ja, co ja mam zrobić? A, dobra, ten pan do mnie podejdzie. Boże święty Sadie, byś się przebrała, a nie tutaj. Cyckiem świecisz przy. Przy tym panu. <noise> Pan skrzacik. So, so. O, może w tym bikini. Dobra. oto, to, o to, poczekaj. Oto twój nowy zwierzak. Kochaj go i daj mu cudowny dom. Super. No i Tęskni za matką. No ja wiem. No, momencik. Poczekajcie. Przebierz się no w coś takiego. Na co dzień normalnego. O, dobra, i gdzie jest Haberek? Tu jesteś, ojejku, jak fajny jest, ale on ma ten. Co on ma z oczkiem? Czy on ma tą heterochromię, czy co? no Zobaczcie, jakie on ma oko. Takie trochę przerażające. Dobra, czekajcie. Co to można zrobić? opieka, nie, chciałabym coś takiego, um, karm z butelki, o karm z butelki, bo on nie ma, y, nie, no nie, ze swoją mamusią, więc daj obłąchać dłoń, głać, poklep i mów, no dobra, wszystkie takie interakcje, żeby się lepiej konik poczuł i później zrobimy wstaw konia, dobra, ale fajnie no, tych interakcji z tymi końmi to nie pamiętam naprawdę zbytnio wcale. On chyba nie chce. I czemu jesteś taki nie, nieufny? A no już jest lepiej, no pewnie. A czego ty nie chciałeś? A gładzić, okej. Okay. Poklep też chyba nie będzie chciał, żeby go poklepać po grzybiecie. A może teraz? O no pewnie. Ale fajnie. Dobra, pokażcie mi to, pokażcie. Ale słodko. Super. Super. On chyba takie małe to oczko, to, to, to drugie, że jedno takie, jedno takie. Tak mi się wydaje. Co ty byś chciała, Jako Ty. O matko, Tęskniesz za mamusią. A co ty nie lubisz tego? Nie lubisz stawu? I na czym polega ta interakcja? Aha, tylko tam prowadzisz, tak? Czy ty masz w ogóle grzywę mały? Nie wiem, czy cię nie, nie zmienić w tym. A ty wejdziesz tam w ogóle, czy nie? A, wejdziesz, dobra, dobra. Dobrze, że jest pod dachem ta zagroda, właśnie. Czekajcie, a co on może zrobić? Brak dostępnych interakcji, czemu? Albo ty jesteś w zagrodzie, dlatego? Czekajcie. No nie, dobra, ty wychodzisz teraz. A może on jest za mały, żeby pić z tego koryta? Może on jest za mały, słuchajcie. Co byś chciał? Co byś chciał? Gdzie ty idziesz wąchaj, tak? No dobra, chodź. Biedny jest malutki. Za mamusią tęskni. Ja bym mu tylko grzywę inną dała trochę, bo taką ma. Gdzie mu ta grzywa zniknęła? Albo ma tak zaplecione. Ale dałabym mu grzywę, no kurczę. Ojejku, ale fajnie, że przyszedł do nas sam. Nie? Nie, 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 nie gadaj z nim, bo on chciał. Yy, on chce za tobą iść. Yy uczucia, on dawał się poklepać, chyba tak, chyba tak, no jajku, biedny jest malutki, karm z butelki, będziesz chciał, będziesz chciał, nie będziesz chciał, ojejku, a nie będziesz głodny, no tak średnio, nie, dobra, to wiecie co, to na razie nie będę go, galupuj sobie w koło, o, a nie masz gdzie? Naprawdę nie masz gdzie? Kurczę, tu naprawdę nie ma tego. E, myślałam, że nie ma tu miejsca, żeby to zrobić. <laughs> Ale fajnie. Co ty byś chciał? Nie wiem, nie rozumiem tego... Poczekajcie, galopuj w koło jeszcze sobie. Nie no, chyba masz troszeczkę miejsca. Nie no, masz trochę miejsca, pewnie. Tu masz trawkę. Ale fajnie. Super. Szkoda, Mingo. Biedny jest. Szkoda, Mingo. O jejku. Rżyj. <grystanie> <grystanie> Dobra. Na razie dam ci spokój, kochany. Co ty tam robisz? Co ty tam robisz, Sadie? Grasz w coś? Boże święty. A bo ty grasz, dlatego jest taki dziwny dźwięk. Jezu. Co to jest? O, spała. O to była ty czy czekoladę. Czekajcie. Um, widziałam jeszcze takie coś tutaj fajne, że... Um, randki online. Stwórz profil. Ej no, stwórzmy profil, no co. To Na wsi jesteśmy, to nie wolno. Pewnie, że stwórz profil. Okej, okay. stwórz profil online. Dobra. No, szczupła raczej. No, szczupła. Ma tam jakieś swoje krągłości, ale raczej szczupła. Zapisz profil. Nieznacznie ubarwiony, dobra, poczekajcie. Um, randki online, edytuj, sprawdź wiadomości, przeglądaj profile. No, dobra. Oj, coś tu się ten. Odskoczyło od, od mi. Przeglądaj profile, jeszcze raz weź. A jak nie zadziała, to będę kombinować inaczej. O, ten dalej za tą mamusią tęskni, to będzie. Będzie trochę problem. O, to jest ten, to jest ten. Ja, zanim zacząłem tutaj grać sama w tą trójkę, to trochę u łoski oglądałam te jej starsze filmy. I tam w jej serii Koniara był ten, był ten sim. Bo nie mogłam żadnego fajnego faceta znaleźć. I, e, i on się nazywał Markus, a ja go przemianowałam na Shane. Tak jakoś mi się to, e, to, to wylosowało, bo chciałam mu zmienić imię. Ale on, on jest fajny. Takie nie, niebieskie, niebiańskie oczy. I też lubi Turkus. Też lubi Turkus. A coś nas jeszcze łączy? On świetnie całuje. Buzi. Zdyscyplinowany, stosowny. Poszukiwać przygód i dusza towarzystwa. Fajnie. I wyślij wiadomość do Szejna. Czemu, czemu nie? Wyślij wiadomość do Szejna. Co tam się dzieje? Co się stało? Ojejku, jejku. Misiu mały, uspokój, uspokój go. Wyślij mu wiadomość i uspokój yy, to swoje maleństwo. Bardzo cię proszę. Już? Już zobaczymy, czy Seymour odpowie coś na to. Idź do niego, idź do niego, niezbiedny. Ojku, tęskni za mamą. Spokojnie, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. No, on też się musi tutaj. Kurczę, nas nie lubi. Czemu on nas nie lubi? Oh. Spróbuj go jeszcze raz uspokoić. No jeju, jeju, Boże Święty, aż mi, aż, mi go, aż mi jest... Szkoda go, a dasz się wyszczotkować czy nie? Chciałabym, żebyście mieli dobre relacje. Co to było? <ścoughs> no okej, okay, dobra, dobra, może im się trochę poprawią dzięki temu, no. On ma takie oczko, dziwne troszeczkę, nie? Boże że święte trochę takie jest niepokojące, to oko jedno. O, jest troszkę lepiej. No jest troszkę lepiej, no. Kochany. No pewnie, że jesteś kochany. Jesteś najkochanniejszym konikiem. Yy, dobra, to spróbuj jeszcze. Daj obwąchać dłoń. Jeszcze poczekaj, zaraz się wysikasz, ale daj obwąchać dłoń. Mm, nie chcę. Czy chce? No, dobra, dobra, spokojnie. To weź jeszcze raz, daj obąchać dłoń. Jeszcze raz, opieka. Nie, zmień imię i nazwisko, to, to, to nie. Niczym się malutki nie przejmuj. No, sam podszedł, widzicie, sam do niej podszedł, fajnie. A co ty jeszcze możesz zrobić? Yy, tak sam z siebie. Um. O, zróbmy tak, że on sam chce, nie? Że on sam chce. Ścigaj. Może jej nie ścigaj, bo ona się zaraz sika. Sadie proszę cię bardzo tutaj y się zająć. Zwierzaczkiem. Poproszę cię uprzejmie. Zaraz pójdziesz siku. A jak się sikasz to trudno. To cię wykąpiemy. Fajny jest. No. O, ekstra super. Bardzo fajnie. Dobra, to już mamy trochę trochę jest już na plus. No, jeszcze raz. Okej, okay, dobra. Super. Spokojnie, spokojnie wszystko będzie dobrze. I jeszcze coś? To weź jeszcze, że karmi mnie butelką. Bo trochę ci spadł ten, ten głód tutaj. O, super. Super. Myślę, że to też mu trochę poprawi samopoczucie w tym obcym miejscu. Jeszcze, jeszcze. Dobre mleczko. Pewnie mlekiem go karmi. No dobra. No dobra. To weź tego w końcu użyj. <ścoughs> I umyj ręce. Okej. Okay. Dobra. Ja myślę, że wszystko będzie dobrze. Ej, nie masz jakiegoś nastrójnika z tym? Mm, z butelką? Nie. Ale to nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Co będziesz robił? Podrap grzybiet. Będziesz się tarzał? Tak, będziesz się tarzał. No a jak już tak koń robi, to znaczy, że jest szczęśliwy. Wszystko będzie dobrze fajny, fajny jest co, zatkałaś? Oj, poczekaj z tym myciem rąk poczekaj, weź to sprzątnij, yy, sprzątnij sprzątni to najpierw i umyj ręce i umyj ręce dobra Snął się czegoś wystraszyłeś? czy sobie po prostu biegasz? a, galopujesz sobie, no dobra Nie wiem, czy w jednej zagrodzie mogą być dwa konie, czy tylko jeden, szczerze powiedziawszy. A możesz konikowi dać marchewkę na przykład? Mam nadzieję, że ta panika mu zaraz minie, kurczę no. Czekajcie, a jest coś takiego, żeby dać marchewkę na przykład? Momencik, wzmocnienie, pochwal za to, że. Jest posłuszna, a to jest ona, poczekajcie. Hmm. Kurczę, wiecie co? Nie, nie, wydawało mi się, że to jest. Nie, no to jest samiec. To chyba jest jakiś ten błąd w tym. E, jest posłuszna i pochwalę za to, że jest szybka też. Dobra. Ok. No się te Simsy tutaj, ale to, to trudno. To nie szkodzi. Ona jest zadowolona. Uśmiecha się do mnie szeroko. Dobra. Zwierzeczka też trzeba chwalić. Ojku, zmęczony. Zmęczony miś. Co to? Złowieszczy księżyc w pełni rozpoczyna mistyczną wspinaczkę po nocnym niebie. Kurde, mamy pełnię. No. Jakie dźwięki w ogóle. Ej, no. Halo. I się wzięli i zablokowali, no. Cudne. Dobra, czekajcie, jeszcze raz. Podejdź no tu. Podejdź tu. Czy to on się zablokował? Jeszcze raz. Wzmocnienie. Pochwał za to, że jest szybka. Dobra. No. Teraz to wyszło. Eee, dobra, to weźmiemy jeszcze, może teraz się pozwoli przytulić jej, może teraz będzie lepiej. No, myślę, że teraz będzie dobrze, czy nie chcesz? Nie chcesz jeszcze, tak? Czy się zaprzyjaźniliście już? No i super, super, aha, ty też jesteś śpiąca. Ojku, jejku, no dobra, mm, co ty byś chciał, siku, a to sobie sam chyba zrobisz, nie? No, ja myślę, że tak. Dobra. To ja myślę, że co? Że położymy już Sadie powoli spać. A wiesz, co może byś jeszcze zobaczyła, czy, czy Shane ci odpisał, czy nie. Poczekajcie. Randki online. Prz... Sprawdź wiadomości. Chodź, no jeszcze sprawdzisz wiadomości. Um... A czy ty możesz tutaj sobie wejść? O, możesz się zdrzemnąć. No, możesz się zdrzemnąć. Ciekawe, ile koni może być w jednej takiej zagrodzie. Czy tylko jeden, czy na przykład dwa? Boże mówię, co tutaj jest... Nie ma żadnych wiadomości. Co tutaj jest taka, takie światło od tej pełni? Jezus Mary, jakie światło się tu zrobiło, Boże Święty. Dobra. Ja myślę, że powoli będziemy kończyć ten odcinek. Chodźmy na tutaj, zdrzemni się może, bo ty tobie też się troszeczkę spać chce już. No i widzicie, o, ona też idzie spać już, no dobra. No i widzicie, wystarczyło zaledwie tam parę parę interakcji. Czekajcie. Parę interakcji zaledwie. Żeby nasz haberek poczuł się lepiej. Także co? No ja myślę, że, że, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał takie coś innego, takie coś innego. Dalej jesteśmy w Simsach, ale, ale chciałam sobie po prostu potestować tą trójkę i, i sobie przypomnieć, z czym to się je. Także trzymajcie się ciepłutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa pa.